Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam. W dzisiejszym filmie chciałbym razem z wami sprawdzić sobie gniazdo tutaj tej oto właśnie samiczki. W jednym z ostatnich filmów, bodajże chyba nawet ostatnim na kanale, właśnie przygotowaliśmy na filmie dla niej wykotnik i czekaliśmy na jej wykot. No i ona właśnie się wykociła około tydzień temu, więc sobie teraz sprawdzimy gniazdo, zobaczymy, czy z młodymi wszystko w porządku. Już raz tutaj sprawdzałem po prostu to gniazdo po wykocie, czy nie ma żadnego martwego młodego, i nie było. Jeszcze wam nie będę zdradzał, ile było sztuk. Zaraz zobaczymy, czy liczba ich się nie zmieniła. Także samiczkę z komory już sobie wyciągnąłem. Jak widzimy, tutaj do wykotnika ładnie samiczka narwała puchu. Coś się w środku rusza. Także młode są. Wykociła się ona 24 maja, była to niedziela, około południa. Już myślałem, że nic z tego nie wyjdzie, ponieważ samiczka około 20 tutaj coś zaczęła przygotowywać w gnieździe, narwała trochę puchu, a później do 23, czyli do dnia terminu jej wykotu, po prostu nic się nie działo, nic nie przygotowywała dalej. Również kolejnego dnia nic, lecz w końcu się wykociła, ładnie tutaj przygotowała gniazdo. W dzień po wykocie sprawdziłem, czy z młodymi wszystko w porządku, ile jest sztuk. Było sztuk 8. Teraz jest kilka dni po wykocie. Nagrywam dla was ten filmik na niedzielę 31 maja, także wtedy on się pojawi. I zobaczymy sobie, czy liczba sztuk w miocie się nie zmniejszyła i czy wszystko z młodymi w porządku. Oczywiście rękawiczka na dłoni jest. Natarłem sobie ją również zapachem samiczki, żeby tutaj nic złego się nie stało. Ale wykotnik chyba się sprawdził. Bardzo ładnie tutaj jest gniazdo zbudowane. Nawet z tego, co widzę, tutaj są młode podzielone na dwie grupki. Tutaj spójrzcie, jest kilka młodych i tutaj pod kamerą również są chyba dwa. Także zaraz sobie je połączymy, no żeby po prostu siedziały razem. Tutaj zobaczymy, jak te młode się prezentują. Nie, bardzo ładne. Rosną, nakarmione są. To jest kolejny. Trzeci. Także tutaj, jak widzicie, tak się młode prezentują, jest ich 8, także ładnie ich liczba od wykotu się nie zmieniła. Tutaj jest kilka ciemniejszych, pojawiają się tutaj jakieś białe z czarnym, brązowym, zobaczymy, jak się wybarwią. Jak widzicie, ruchliwe, nakarmione, także samiczka o nie dba. Wykotnik również się sprawdził, bardzo dobrze tutaj. Z młodym jest wszystko w porządku, samiczka ładnie narwała puchu. Gniazdo dość dobre zbudowała, także jak na ten moment wykotnik w hodowli się sprawdził. Młode sobie odłożymy na miejsce, żeby po prostu się nie denerwowały. Nie ma co, jak wszystko jest z nimi w porządku, to nie ma co im tutaj dłużej przeszkadzać. Nakryjemy ich puchem, którego powiem jeszcze raz, że jest dość dużo. Ładnie samiczka tutaj przygotowała wszystko. Jak widzicie, wam mogę pokazać jeszcze z dalsza. Tutaj w tym prowizorycznym wykotniku, prototypowym, że tak to ujmę, który przygotowałem ostatnio, samiczka się wykociła i jak na razie wam powiem, wszystko jest z wykotem w porządku. Te młode mają, które wam prezentuję, prawie tydzień. No, coś 6 dni, 5-6 dni, coś takiego. Także już powoli sierść się na nich pojawia, zobaczymy, może się pojawi za niedługo następny odcinek z ich udziałem, ale na ten moment tutaj oddamy im samiczkę, żeby się nie denerwowała, one żeby się nie denerwowały, i przejdziemy do kolejnych tematów. Także jak widzieliście, ta samiczka wykociła się szczęśliwie,
Wykotnik się na ten moment sprawdza. Jest 8 młodych. Liczba się nie zmieniła od wykotu. Także liczymy na to, że samiczka będzie je dalej odchowywać. Z tego co pamiętam, jest to chyba jej trzeci wykot. Tak, mi się wydaje właśnie. Miała pierwszy, który zmarnowała. Daliśmy jej drugą szansę, lecz kolejny wykot również zmarnowała. I teraz to by był jej chyba trzeci wykot. No i na ten moment oczywiście odpukać, jest wszystko w porządku. Tutaj jak widzimy, samiczka ze swoją gromadką również sobie daje radę. Spójrzcie, młode bardzo ładnie rosną, nabierają barwy. Jest tutaj również ich niezmieniona liczba, także bardzo mnie to cieszy. Nadal jest tutaj 7 sztuk. Jedna chyba tylko padła, ponieważ wykot liczył 8. Ale całe szczęście, że cała reszta się utrzymuje. Jak tutaj widzicie, zaraz damy wam marcheweczki. Także wszystko będzie w porządku, będziecie sobie mogły podjeść razem z mamusią. Jak widzicie, samiczka spokojna. Młode również powoli dają się głaskać, nie uciekają. To co, skoczymy może po marcheweczkę i damy im tutaj, żeby mogły sobie pochrupać trochę. No, porwała mi z ręki w momencie. Jeszcze zobaczymy, może młode też będą sobie coś chrupać. No już powoli powinny zaczynać. O, i oczywiście dają radę z marcheweczką. Macie, tutaj wam położę. Dołożymy jeszcze 2 kawałki. Możecie sobie chrupać. No co, samiczko, tam przecież miałaś z tyłu. I jak widzicie, młode, bardzo spokojne, spójrzcie, dają się głaskać. Nie to co inne z mojej hodowli. Miałem w tym roku taką sytuację. Jedna samiczek się wykociła i młode po 2 tygodniach nie wyszły z gniazda, tylko siedziały tam przez całe 3 tygodnie. Dopiero po 3 zaczęły się wychylać. No i później wam powiem, były trochę dzikie, nie dały się głaskać, ale sytuacja się z nimi uspokoiła. Tutaj jak widzicie sobie, te 4 młode siedzą, jeden tam w sianku coś skubie. Również mogę wam przypomnieć, że czekamy na wykot tej samiczki, który będzie miał miejsce w tym tygodniu, tak mi się wydaje. Coś koło środy, czwartku, coś takiego. Myślę, że film powinien się pojawić, może nawet 2 lub 3 dni po wykocie. Także możecie wyczekiwać. Ja również będę tutaj obserwował tę samiczkę, żeby się po prostu szczęśliwie wykociła, żeby nie było żadnych problemów. Tutaj również samiczka, bo ze swoimi 2 młodymi sobie jeszcze z nimi siedzi po prostu. Nie oddzielałem ich, ale chyba w najbliższym czasie to zrobię. Młode już dość spore są, na pewno sobie same poradzą. A samiczce damy trochę odpocząć i zobaczymy, co dalej po prostu z nią będzie. Myślę, że w hodowli będzie nadal. O, ale tutaj jeden drugiemu chce sianko zabrać. Ale może ją zakocimy, może nie. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Myślę, że z najważniejszych informacji, które chciałem wam przekazać, właśnie teraz przekazałem. Chciałem po prostu poruszyć temat wykotu tej samiczki, ponieważ z tego się film nie pojawił. A na te kwestie na pewno czekaliście. I jak widzicie, tutaj trawka na wybiegu bardzo ładnie rośnie. Ja ją systematycznie przycinam. Deszczyk cały czas pada, jak widzicie tam kałuża u kur. Może wam pokażę, tutaj daszek jest mokry. Możecie napisać również w komentarzach, czy u was taka sytuacja jest. Przez ostatni tydzień dość często u mnie pada. I jeszcze zapowiadają, że będzie padać niedziela i w poniedziałek coś się pojawi. Możecie pisać, czy również u was są opady, czy nie. U mnie są, jak widzicie tam w polu wszystko pięknie rośnie. Tutaj wybieg dla nioski z kurczakami. Co jakiś czas go przestawiam w inne miejsce, żeby po prostu nie dziubały cały czas trawki w tym samym miejscu, żeby miały dostęp do innej. Tutaj przyniosłem sobie jeszcze parę marchewek, także możemy dać tej samiczce chociaż 2. Trzymaj tutaj. O, też porwała sobie marchewkę, ale na pewno
co, drugą też wzięła? Nie wiem, czy widzieliście, obie wzięła. Młodym zabrała wszystko. Tutaj jeszcze mam 3, także dam tutaj tym królikom. Reszta dostanie za chwilę. Trzymajcie. No, gdzie się tam ukryłeś? Widzicie go? Cwaniaczek jak sobie tam wskoczył na górę i zajada sianko. Jaki mądry? Myślę, że widać go bardzo dobrze. A wy co, bierzcie się za marchewkę. I jeszcze w ramach podziękowania tego, że tak cierpliwie czekaliście na ten film, który nie pojawi się od dłuższego czasu, mogę wam tutaj pokazać przedsmak tego, co pojawi się w kolejnych. Również tego, co się nie pojawiło w ostatnich filmach, które powinny być na kanale. I jak widzicie, tutaj sobie kurki siedzą z jakimiś kurczakami, nie wiadomo o co tutaj chodzi, ale wszystkiego się na spokojnie dowiecie. Ja bym chciał bardzo serdecznie wam wszystkim podziękować za oglądnięcie tego filmu oraz za oglądanie moich poprzednich filmów na kanale. Myślę, że nadal będziecie to robić. Bardzo serdecznie was z tego miejsca pozdrawiam. Liczę na miłe przyjęcie takiego odcinka po krótkiej przerwie. No i co? Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia. Cześć!